Witam Państwa oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie. No Państwo na pewno zauważyli, że święta już są dawno za nami, może o nich zapomnieliśmy, ale tutaj jeszcze właśnie w naszej kochanej telewizji, suwalskiej telewizji, jeszcze choinki, jeszcze żłóbek. No oczywiście tak może być, jak Państwo wiedzą, do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. Tradycja pozwala, żebyśmy śpiewali kolędy i żebyśmy właśnie cieszyli nasze oczy, czy nasze serca, czy widokiem choinek, czy widokiem dekoracji świątecznych, bądź też po prostu żłóbka. To jest dopuszczalne i właśnie to Państwo widzą. Także jeszcze i ta niedziela, i następna niedziela będziemy mogli właśnie patrzeć na tego rodzaju widoki. Kochani, właśnie dzisiaj jest 21 stycznia, zatem ten miesiąc, pierwszy miesiąc roku pańskiego 2024 z górki. I właśnie ta dzisiejsza niedziela, to jest trzecia niedziela zwykła i dzisiaj obchodzę imieniny Agnieszki. Wszystkim Panią Agnieszką składam najlepsze życzenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę, żeby Wasza patronka, Święta Agnieszka, była Waszą taką skuteczną patronką, a jednocześnie wzorem dla Waszego kobiecego, cudownego życia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Następnie, proszę Państwa, dzisiejsza data to także Dzień Babci, zatem wszystkim babciom, prababciom, prababciom życzę wszystkiego najlepszego, żebyście kochane Panie, drogie Panie, cieszyły się swoimi wnuczkami, ale żebyście się też cieszyły swoim zdrowiem i żebyście się też cieszyły dobrymi rentami czy emerytami. To jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w relacji wnuczęta czy prawnuczęta. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego zdrowia i dobrych relacji z wnuczkami. Dobrych relacji wzajemnych. No oczywiście jutro będziemy obchodzili Dzień Dziadka, zatem dziadkom także wszystkiego najlepszego, żebyście panowie, drodzy panowie, podobnie jak wasze żony, babcie, waszych wnuków czy prawnuków, były zdrowe, tak jak też wy, żebyście byli zdrowi i cieszyli się tym wszystkim, czego sobie życzycie i czego będą wam życzyli właśnie wasi najbliżsi, a zwłaszcza wasi wnukowie czy wasi prawnukowie w tak bardzo ważnym dla was dniu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I następna sprawa, kochani, no właśnie tutaj młodzież, nauczyciele, dzieci, rozpoczynacie ferie zimowe. Życzę, żeby właśnie ten czas feryjny, czas zimowy, wspaniałej zimy, mroźnej zimy, śnieżnej zimy, żeby to był czas taki bardzo bezpieczny, ale też bardzo aktywny, żebyście nie siedzieli przed telewizorem, żebyście nie gapili się w laptopa czy w komórkę. To jest naprawdę ból w ból, gdyby tak było, mówiąc językiem poety. Bądźcie aktywni, bądźcie jak najwięcej w ruchu, na świeżym powietrzu, to jest bardzo ważne. Po to są ferie, żeby to był właśnie czas, który pozwoli wam na to, żebyście zregenerowali się intelektualnie i żebyście też swoje siły fizyczne troszeczkę uaktywnili, żebyście byli bardziej prężni i bardziej zdrowi i żeby właśnie to powiedzenie w zdrowym ciele, żeby był zdrowy duch, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na czas ferii, więc od dzisiaj przez najbliższe całe 2 tygodnie. Kochani, no właśnie, jesteśmy też, warto zauważyć, w tygodniu ekumenicznym, jak wiemy, od 18 do 21 stycznia. Zatem modlimy się o jedność w Kościele Chrystusowym. Prosimy Chrystusa o to, żebyśmy dogadywali się, że właśnie Słowo Boże, Pismo Święte, Krzyż, Ewangelia, żeby to wszystko nam towarzyszyło, żeby to wszystko nas łączyło, żebyśmy szukali, wciąż to podkreślam, tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. To jest bardzo, bardzo ważne. Pozdrawiam wszystkich braci, wszystkie siostry w duchu ekumenicznym wyznania, czy prawosławnego, czy ewangelickiego, bądź też wyznania po prostu chrześcijańskiego. Niech nam Chrystus błogosławi. Drodzy Państwo, poza tym też warto zauważyć, że dzisiejsza niedziela, wracam do dzisiejszej niedzieli, to jest niedziela Bożego Słowa. Właśnie taka niedziela pojawiła się po raz pierwszy w roku 2019 i taką niedzielę ustanowił papież Franciszek. Zatem w tym roku i dzisiaj, trzecia niedziela stycznia, jest takową niedzielą. Bohaterką takiej niedzieli jest właśnie Ewangelia, jest Biblia, jest Pismo Święte. Po co to wszystko? Po co taka niedziela? Żeby właśnie pogłębić znaczenie Pisma Świętego w naszym życiu i żeby to właśnie to Pismo Święte pojawiło się dzisiaj w naszych dłoniach i żebyśmy chociaż kawałek przeczytali. Ja wiem, że Pismo Święte my mamy. Mamy nie tylko na półce jako książkę w formie papierowej, ale też w internecie, też w komórce to wszystko można odszukać, znaleźć. No ale najważniejsze, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że właśnie jest coś takiego, co nazywa się Słowem Bożym skierowanym do nas, do każdej i każdego z nas. Niechaj ta niedziela Pisma Świętego, niechaj właśnie ta niedziela Bożego Słowa
będzie niedziela, która pozwoli nam na to, żebyśmy troszeczkę zajrzeli do świętej księgi, troszeczkę poczytali. Owszem, może jako lekturę, ale przede wszystkim jako zobowiązanie, które kieruje On do nas. On Chrystus, On Bóg, On autor właśnie tychże świętych ksiąg. Niech to będzie właśnie coś, co pozwoli nam na to, żebyśmy nie zapominali o Piśmie Świętym i żebyśmy tylko Jego mieli wtedy, gdy jest kolęda, bądź też gdy ksiądz nam zada za pokutę fragment Ewangelii, ale żeby on nam towarzyszyło jak najczęściej, a tak naprawdę to, żeby nam towarzyszyło codziennie. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, trzecia niedziela zwykła, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas wypełnił się i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, brata jego Jana, którzy też byli w łodzi, naprawiali sieć. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Kochani, właśnie widzimy Chrystusa, który działa publicznie, który organizuje taką ekipę apostolską, wzywa apostołów, powołuje ich po to, żeby oni szli za nim, po to, żeby słuchali Jego, po to, żeby potem to, co od Niego usłyszą, żeby przekazywali innym. Ale to jest bardzo też ważne takie zdanie. Chrystus wzywa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie mamy się nawracać, nie nawrócić się. To nie jest jeden akt, to nie jest jakaś chwila, nawróciłem się i sprawa załatwiona. To ma być postawa. My mamy nawracać się. Właśnie czas obecny, który przeżywamy, jest takim czasem, który nas przygotowuje już do Wielkiego Postu. Tak, jeszcze trochę daleko, ale już coraz bliżej. Dlatego właśnie taki czas Wielkiego Postu będzie takim czasem nawracania. Się. Co to znaczy nawracać się? Nawracać się to znaczy walczyć ze złem. To właśnie walczyć z grzechem. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To są słowa świętego Pawła, które są wciąż aktualne i które też właśnie są do nas skierowane. Nie dajmy się zwyciężyć złu. Nie dajmy się zwyciężyć grzechowi, bo byłoby wtedy z nami, proszę Państwa, bardzo źle i bardzo marnie. Walczmy skutecznie, ale walczmy nie na własną rękę, ale walczmy przy pomocy Chrystusa, bo jak powiada święty Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę, więc mogę walczyć z grzechem, mogę walczyć ze złem, jeżeli On mi pomoże, jeżeli On mi pobłogosławi. Tego błogosławieństwa od Niego, kochani, sobie całym sercem życzmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.